Hey guys, welcome back to The Witcher 3 Wild Hunt! Oh no. Oh. I thought it would crash. But it didn't, which is fortunate. Let's go. What is with those horses? Słuchaj, co powiesz na mały wyścig? Sprawdzilibyśmy, kto jest szybszy, Wojsiłek czy Płotka, no i kto jest lepszym jeźdźcem. Why not? Wyzwanie żadne, bo prześcignąłbym cię nawet na kulawej świni. Ale czemu by nie? Sam jesteś kulawa świnia. Kto pierwszy w Kaer Morhen, ten lepszy. I'm gonna lose so badly. No. Racing is shit in this game. I've watched Red Dead Redemption not too long ago, and it was much better. This doesn't have any difficulty. Maybe it's because of the difficulty I chose, but it's not hard at all. As you can see, he can't even get close to me. And when I stop, he stops as well, because he cannot get past me. Because the pathing is shit. That cut was probably annoying. I barely saw anything. It's still like this. No wreszcie. Długo kazałeś na siebie czekać. Siodło mi się zsuwało. Złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. Sam jesteś baletnica, ale taka co cholernie dobrze jeździ konno. Należy ci się jakaś nagroda. Daj spokój, nic od ciebie nie wezmę. Najwyżej postawisz mi kolejkę przy jakiejś okazji. Dobra, tak się umówmy. Okay, now. That's fucking annoying. Spend the evening with the... Is this some kind of... level? There's still this. But I have no idea what this is. I'll take this. 500. Useful. Very useful. Now my sword is probably gonna break in a moment. It's at 50%, so I should probably use this, not this. Why doesn't any of them repair 50%? Okay, let's go. Oh, for fuck's sake. Oh, it actually works if you don't go in the middle. Which is annoying, because I like going in the middle. He's like a child. Wszystko już gotowe, możemy zaczynać. Lambert, przygotuj aparaturę. Eskel, pójdź. Póki co, ja tu wydaję polecenia, moja droga, nie ty. Don't be... Myślałam, że się dogadaliśmy i że weźmiemy się za umę po mojemu.
Powiedziałem, że ci pomożemy. Tylko tyle. Nie wiem, co chcesz z nim zrobić. Wciąż nie raczyłaś powiedzieć. Ale to nie będzie bezpieczne, prawda? Właśnie. Dlatego wpierw warto spróbować innej, łagodniejszej metody. Co to za metoda? Wywodzi się z tradycji ludowych. Korzystałem z niej wiele razy, choćby do odczarowania łabędzia z Powis w 1211. Zabiorę Umę w góry. I co, będziecie razem wyli do Księżyca? Trochę szacunku. Nie rozmawiasz z Geraltem. Nie, nie będziemy wyli. Położę go na grobowej desce i o północy podam napar z szaleju, który wyrósł na... Zresztą nie widzę potrzeby, żeby ci tłumaczyć. Moim zdaniem. Znam je. Ale ja nie proszę o zgodę, tylko mówię, jak będzie. Wrócę o świcie. Z Umą. Albo z tym, kogo skrywa. Wesemir robi się drażliwy na starość. To jeszcze nic. Nie było cię zeszłej zimy, jak Lambert go przekonywał, żebyśmy wynieśli się z Kermorem. Bo na co nam ta ruina? Ściana grzyb z dachu się leje i zimno tu jak w pieprzonej psiarni. Wesemir wstał bez słowa, wziął miecz, trzasnął drzwiami. Cały miesiąc go nie było. Holy fuck. To co robimy z wolnym wieczorem? Wesemir mówił, że trzeba wymienić belki w stropie, wiecie, tam w baszcie. Może byśmy się tym zajęli? That makes sense. Możemy się też napić. To do mnie bardziej przemawia. Też nie odmówię szklaneczki albo dwóch. No, to przegłosowane. Ian, nie mamy kieliszków. Możesz pić z kubka? Dzisiaj to mogę nawet i ze słoika. Może zamiast tak chlać w milczeniu, nadgonimy towarzyskie zaległości. Co u ciebie, Lambert? Trafiły ci się jakieś ciekawe zlecenia, zanim zacząłeś polować na Taulera? A tak. Miałem kontrakt w Lanexeter. Dość intratny, nie chwaląc się. W Kowirze potrafią sypnąć złotem. Wiecie, ile tam dają za utopca? Cicho, teraz ja opowiadam. Więc grasował tam gigant. Napadał na karawany i ściągał ludzi na bagna. I paskudził na gościńcu, przez co łacno poślizgnąć się było. Starczy suspensu, przejdź do rzeczy. Jak wolisz. Okazało się, że to nie był żaden gigant, tylko potulny leśny troll. A za napadami stała grupka rabusiów. I co zrobiłeś? Zabiłem rabusiów dla spokoju. I trolla, bo za jego głowę była nagroda. Pragmatyczny jak zawsze. Ty też mógłbyś być czasem jak Lambert. Odłożyć na bok ideały takie jak sprawiedliwość dla troli i pomyśleć o pieniądzach. Wiedziałem, że pani czarodziejka mnie zrozumie. Gdzie byłeś, kiedy cię nie było? W Aldersbergu. Polowałem na wyższego wampira. Aha, to są niebezpieczne skurwysyny. I wybredne. Ten osobnik upodobał sobie młode kobiety z wyższych sfer. To tak jak ja. Nie interesują nas twoje fantazje. Za to ten wampir. Nawet mnie ciekawi, jak sobie poradziłeś. Mój zleceniodawca wydał bal maskowy dla miejskiej śmietanki, żeby go zwabić. Też się przebrałem. I powiem wam, nigdy nie miałem takiego powodzenia jak tamtej nocy. No i co z tym wampirem? Dogadałem się z taką młodą alchemiczką, nabombiła się fistechem, wódką i grzybkami, po czym poszła do ogrodu. Wampir ją tam znalazł, napił się, no i walka była tylko formalnością. No tak, jakie czasy, taki szewczyk dratewka. A jak alchemiczka? W porządku, straciła trochę krwi, ale gorszy był kac. Miesiąc piła tylko sok z kwaszeńców. That means the party was good, doesn't it? Sporo się u mnie działo. Wiecie, królowie, smoki, spiski, a potem odnalazłem Jen. Niezmiernie nas to cieszy. Opowiedz lepiej, jak było z tym Umą. Nothing much, really. Historia.
Jeździłem za Ciri, do Velen, na Skellige. W Nowigradzie ratowałem Jaskra. Pewno znowu chędożył się z kim nie trzeba. A właśnie przy okazji starych znajomych Nowigradu i chędożenia. Co u Triss? Mieliśmy chyba gadać o Umie. Zdążymy do tego wrócić. Noc długa. Lambert, to już nie jest śmieszne. Dobrze, to porozmawiajmy o rzeczach poważnych. Yennefer, co chcesz zrobić z Umą? Mówiłam, że powiem jutro. Czyli teraz. Jest po północy. Poddam go próbie traw. Ale tylko... Że co, kurwa? Przepraszam bardzo. Chcesz z niego zrobić Wiedźmina? Oczywiście, że nie. Jak próbowałam powiedzieć, poddam go tylko pierwszej części próby, bo... Bo chcesz popatrzeć, jak się będzie męczył? Zaraz ty się będziesz męczył, jak nie przestaniesz przerywać. Żeby przywrócić Umie dawny kształt, trzeba wpierw... Jak to wytłumaczyć? Wyobraź sobie grudkę gliny. Żeby ją uformować, trzeba ją wpierw zwilżyć wodą, bo inaczej się skruszy. To właśnie robi pierwsza część próby. Jakby otwiera ciało. Dopiero mutageny zmieniają w Wiedźmina. Jaka jest szansa, że Uma przeżyje? Niewielka. Ale nie mamy innego wyjścia. No chyba, że Vesemir go odczaruje na parę z szaleją. If he does. Się nie zdziwił. Staruszek swoje wie. To będzie pierwsza próba od lat, od dekad. Wiedziałam, że wam się to nie spodoba. Nie spodoba? Nie o to chodzi. Te sekrety były zapomniane. I tak powinno było zostać. Przecież nie zachęcam do taśmowej produkcji Wiedźminów. Niby nie, ale do tej pory mieliśmy wymówkę, żeby nie brać uczniów, a teraz musimy to przegadać. Może innym razem. Komu kolejkę? Mnie, ale zagryzka się skończyła. Geralt, skoczyłbyś do kuchni? Panowie, korzystając z okazji, miło się piło. Zwłaszcza z Lambertem, ale pora późna. Nie zasiedźcie się. Jutro ważny dzień. Nie posłuchał? Pewnie, że nie. O czym gadacie? Eskel opowiadał o zleceniu na Samowiłę. Niezła historia. Zaraz dokończę. Ale wpierw kolejeczka. Where is the chow? Ale kopię po wątrobie. Co to? Mordownia! Spirytus pół na pół z białą mewą. Co się patrzysz? Yennefer poszła, to pijemy na poważnie. W takim razie jeszcze po kieliszku. No, to lub. I heard that mixing alcohols is never a good idea, but I probably heard wrong. O co chodziło z tą Samowiłą? Wzięła takiego chłopka w tany, a on zamiast się cieszyć, że z życiem uszedł, zakochał się po uszy. Chciał, żebym mu ją złapał. Odmówiłem, więc spróbował po swojemu z rybacką siecią, no. I pewnie do tej pory zasuwają na ściernisku mazurki. Piękna historia. I z morałem. Tak, jakim? Trzymaj się z dala od niebezpiecznych kobiet. Dobra, zmieńmy temat. Oczywiście. Jeszcze byś mi musiał przyznać rację. Nie mądrzy się, tylko polewę. Zimno tu jak u lodowego giganta w dupie, panowie. Zaraz wrócę. Tylko się odleję. Dogadujesz się z Lambertem? Powiedzmy. Po prostu nauczyłem się, o czym z nim nie rozmawiać. To chyba długa lista. Hola, młodzieńcy. Co to za prywatka? Alkohol, pojadam wam, jest najgorszym Wiedźmina wrogiem. Skąd wytrzasnąłeś ten kapelusik? Ze skrzyni Vesemira. Krzyk młody w 1112.
Staruszek zakładał go pewnie jak szedł wyrywać banki. Co jak to się wtedy mówi? Smalić cholewki do dziele. Młodzieńcy, bycie wiedźminem to nie śmiechy i krwawe chwile, lecz ciężka praca. Nie dla nas szczebiot dziadek, nie dla nas... Dobra, dobra. Jeden Wesemir wystarczy. Ściągaj to, bo mu pobrudzisz. I weź polej. Ech, poleję ci, Eskel, poleję. I to po brzegi, bo bez wódki jesteś drętwy jak księgowy w gipsie. Ej, zróbmy coś śmiesznego. A co? Nudzisz się z nami? Nie, tylko jest jakoś tak. Nieśmiesznie. Przystojniak ma rację. Słuchajcie, znam taką grę. Nauczył mnie student z Oxenfurtu. No? Zaczynasz od... Nigdy w życiu nie... I kończysz jak chcesz. I don't like this game. A jak ktoś tę rzecz zrobił? Build. We've played it and it was shit. Zaczynaj. Nigdy w życiu nie... Przespałem się z sukubem. I'm gonna skip around. I'm a crazy person. No proszę. Eskel, Eskel, cicha woda brzegi rwie. Mam słabość do rogatych kobiet. I didn't. Nigdy w życiu nie obudziłem się po imprezie w samych gaciach. Geralt? Pal licho Lamberta, ale żeby ty? Co by powiedział Papa Wesemir? Myślę, że Papa Wesemir piłby tę kolejkę ze mną. Dobra, Geralt, twoja kolej. Nigdy w życiu nie... Nie brałem fistechu. Eskel, serio? Raz, z tym sukubem. Lepiej kończ. Starczy tej gry, bo już nigdy nie będę mógł wam spojrzeć w oczy. Wódka się skończyła. Kto idzie? Ja byłem. Poza grychem. Dobra. To ja idę. Kuchnia w tamtą tą? Słuchaj, no, Lambert. Czy ty masz do mnie jakiś żal? Ja? Niby że... No, tak mi się zdaje. A wiesz, ty jesteś dla mnie jak młodszy brat. Upawy, wredny, ale brat. Gera, dawno się tak kurwa nie wzruszyłem. Chodź no tu. Cholera, potłukła się. Dobrze, że pusta. Ej, a gdzie jest Eskel? Powinien był już wrócić. Trzeba się rozejrzeć. To zadanie dla Wesemira. Dobrze, zaczyna. Zostaw już tę czapkę. Gdzież się podział nasz młodzieniec? Czyżby w niebezpieczeństwie był jak Owen? Za mną w sukurs!